Witamy w Domowym Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Ja nazywam się Michał Remlein, a oto moi pomocnicy Mirek i Monika. Cześć. Cześć. W dzisiejszym odcinku pod tytułem Domowy Samochodzik nasze doświadczenie będzie inne niż wszystkie. W czasie, gdy doskwiera nam nuda, a zabawki już nas nie cieszą, możemy zbudować własny model pojazdu, który będzie miał swój napęd i będzie jeździł. Potrzebne będą nam przedmioty, które na pewno mamy w domu. Nawet jeśli nie, możemy zastąpić je innymi. Tutaj ważna jest kreatywność. Będą potrzebne nam. Małe pudełko po lekach, dwa patyczki do szaszłyków, gumka recepturka, cztery nakrętki od butelek, najlepiej takiej samej wielkości, linijka, nożyczki, korkociąg, taśma klejąca. Przydadzą nam się również mazaki. Inspiracją do budowy naszego pojazdu są warsztaty szalonego konstruktora, podczas których wcielamy się w rolę konstruktorów i tworzymy własne, niepowtarzalne konstrukcje. Na te zajęcia już teraz serdecznie zapraszamy, jak tylko Centrum Nauki i Techniki wznowi przyjmowanie gości. Rozpoczynamy. Na początku przygotowujemy elementy naszej konstrukcji. Pudełeczko rozcinamy nożyczkami, aby górna część była otwarta. Patyczek dzielimy na dwie równe części, które w naszym przypadku mają po 10 cm. W nakrętkach korkociągiem robimy otwory na środku, gdyż w tych miejscach będą one połączone z patyczkami i będą tworzyły osie pojazdu. Tę czynność powinna wykonać osoba dorosła ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Przekładamy patyczek przez dziurkę od wklęsłej strony nakrętki. Przebijamy pudełeczko, pamiętając, by oś była poziomo, i nakładamy w taki sam sposób nakrętkę z drugiej strony. Tak samo postępujemy z drugą osią samochodziku, pamiętając, by wszystko było równo i symetrycznie. Dzięki temu koła będą równomiernie i lekko się obracały. Potrzebujemy jeszcze napędu. Naszym napędem będzie rozcięta gumka recepturka, której jeden koniec zawiążemy na tylnej osi, a drugi zaczepimy do tylnej ścianki pudełka za pomocą kawałka patyczka. Całość pudełka możemy także pokolorować lub ozdobić dodatkami. A oto nasz gotowy pojazd. A Mirek na przykład pokolorował swój pojazd mazakami. I nakleił naklejki. Mój pojazd przyozdobiłam kolorowymi kartonami i dodatkami, by wyglądał bardziej realistycznie. Na koniec warto wspomnieć o fizyce. Jeżeli nakręcimy nasz napęd, czyli gumkę, to skumulujemy w niej energię, którą sami jej przekazaliśmy. A potem ta energia po zwolnieniu blokady gwałtownie zostanie oddana, a samochodzik pojedzie. Jest to efekt krótkotrwały, ale dynamiczny, inaczej niż w prawdziwych samochodach wyposażonych w silnik o wewnętrznym spalaniu, bądź elektryczny, gdzie możemy kontrolować ilość dostarczanej energii do napędu, a dzięki temu sterować prędkością samochodu. Aby zobaczyć, jak wygląda i działa prawdziwy silnik cieplny, zapraszamy do Centrum Nauki i Techniki na strefę rozwój wiedzy i cywilizacji. A teraz czas na wyścig. Gotowi do startu, start! Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!